Dziś dla Was przygotowałam kolejny bardzo fajny przepis, który u mnie się świetnie sprawdza na imprezach. Są to kuleczki z fileta z kurczaka, które są właśnie w takich bardzo fajnych i ciekawych panierkach, bo na przykład są tutaj płatki kukurydziane, jest siemielniane z sezamem, no i słonecznik. Do tego jakiś fajny sosik, taki jaki bardzo lubicie, czy często jecie. U mnie jest czosnkowy. Wyglądają one bardzo fajnie, super się prezentują i zawsze u mnie na imprezach każdy pyta, co to są te kulki, więc każdy jest ciekawy smaku i każdy próbuje i naprawdę jeszcze nie spotkałam się z negatywną opinią. Dlatego postanowiłam Wam również ten przepis pokazać, bo naprawdę to jest bardzo fajna taka kolejna przekąska, jaką można przygotować dla gości. Dlatego u mnie się sprawdza i Wam też polecam, no więc zapraszam na przepis. Tutaj składniki, jakie będę używała. Przede wszystkim są to filety z kurczaka. Ja mam takie dwa fileciki fajne i nad nim właśnie są przyprawy. Takie jak, ja mam tradycyjnie sól, pieprz, mam jeszcze czosnek taki w proszku i słodką paprykę. Powiedzmy, że to są takie solidne łyżki właśnie tych przypraw, które sobie wymieszam właśnie z moim mięskiem. Jeśli lubicie jakieś inne, czy jakąś przyprawę do kurczaka, czy coś podobnego, oczywiście możecie sobie dodać, albo jakieś zioła. Później będę sobie to panierowała, więc mam tutaj dwa jajka. Zobaczymy, czy mi wystarczą. Będę później widziała, czy należy dołożyć, ale jeżeli tak, to Wam dam na pewno znać. No i tutaj w miseczkach mam do obtaczania moich kuleczek następujące składniki. Po lewej stronie są najzwyklejsze płatki kukurydziane, tylko ja sobie je troszeczkę, tak wiecie, bardziej skruszyłam w blenderze, żeby były takie bardziej drobniejsze. W środku mamy słonecznik i na końcu sobie wymieszałam. Jest to sezam i siemielniany. Jeżeli lubicie, możecie sobie osobno, ale ja tak dla koloru sobie te właśnie tutaj dwa składniki wymieszałam ze sobą. No i tak to wygląda. Słuchajcie, to jest naprawdę tylko tyle. No i zaczynam od tego, że będę sobie blendować mięsko, ponieważ musi być ono zblendowane. Ja mam tutaj takie swoje domowe urządzenie do blendowania. I teraz należy sobie pociąć właśnie te kawałki kurczaka. O, na takie drobniejsze, powiedzmy, kawałeczki. I wrzucić sobie tutaj właśnie do tego blendera. Takie kawałki kurczaka. Kiedy filet z kurczaka mamy już taki pokrojony, powiedzmy, na mniejsze kawałeczki, dorzucamy sobie do niego przyprawy. I teraz jak jeszcze tutaj, tak, jeżeli sobie teraz wrzuciliśmy już wszystkie przyprawy, może tutaj jeszcze trochę dorzucę, to będziemy sobie całość blendować. I tak zblendowane mięsko weźmiemy sobie teraz do takiej większej miseczki, przerzucimy. Jeszcze sobie tak możemy troszkę wymieszać. Jeżeli jest ono na przykład, bo ja mam akurat takie fajne, dobrze uklepane, jeżeli takiego nie macie, to można troszkę dołożyć do niego mąki. Fajnie czuć przyprawy, jest dobrze przyprawiony, to jestem na pewno przekonana. Wszystko jest fajnie, dobrze wymieszane. Będziemy się zabierać do panierowania. I teraz tak, przygotowałam sobie tutaj trochę wody, no zimnej, i ona będzie mi potrzebna. Naprawdę Wam polecam właśnie sobie tą wodę przygotować, bo ona naprawdę bardzo dużo pomaga i jest naprawdę pomocna, ponieważ jak będziemy sobie brać w takie właśnie wilgotne ręce mięsko, to będzie nam się fajnie układało, nie będzie nam się, tak wiecie, kleiło. Także to jest naprawdę no, bardzo dobry patent, który Wam polecam. Więc troszkę sobie ręce zwilżę. No i bierzemy sobie kawałeczek właśnie jakie mięska, tworzymy sobie taką małą kuleczkę i obtaczamy sobie w panierce, jaką tylko chcemy. Po prostu sobie obtaczamy. Już mamy kuleczkę. Odstawiamy. No i tak robimy do wyczerpania mięska. Powiem Wam jeszcze, że z biegiem czasu sobie stwierdziłam, że lepiej przygotować takie kuleczki najpierw, a potem nam będzie ładniej, lepiej panierować, bo wiecie, zabrudzimy ręce, to trzeba przemyć. A tak to wiecie, przygotowałam sobie te kuleczki i
tylko będę sobie teraz już obtaczała i odkładała. No i oczywiście potem będę smażyć na patelni, na oleju z każdej mniej więcej strony i one będą gotowe, więc lepiej sobie tak przygotować. I od razu Wam jeszcze powiem, że są one u mnie naprawdę bardzo popularne, bo kiedyś zrobiłam właśnie pierwszy raz na imprezę, to każdy, a co to za kulki, a co to za kulki, więc na pewno się goście nimi zainteresują, więc ja mówiłam, jakie to są kulki. I każdy kosztował i naprawdę smakował, więc dlatego między innymi Wam ten przepis pokazuję, bo wiem, że się Waszym gościom na pewno te kuleczki spodobają. No więc obtaczamy dalej. Moje kuleczki już są zrobione. Może wiecie, troszeczkę jest to takie niekomfortowe, bo trzeba sobie przemywać ręce, bo się ma ta ziarenka cały czas na palcach, ale myślę, że to nie jest chyba aż taki duży problem. No i teraz będę sobie je na takim rozgrzanym oleju mniej więcej z każdej strony zapiekała, aby wiecie, mięso nie było surowe. No i będą nasze kuleczki gotowe. Sobie wyciągnęłam już moje kuleczki mięsne. Powiem Wam szczerze, że starałam się tak, wiecie, no to jest jednak mięso, nieprawda? Żeby było popiekane z każdej strony, żeby nie było surowe. Wszystko się bardzo fajnie trzyma, może troszeczkę ze słonecznikiem jest gorzej, gdzieś tam pouciekał, ale ja to zawsze te kuleczki układam na talerzu, żeby nie było właśnie widać tych, wiecie, tych odstępów od mięsa. Tam, gdzie się właśnie słonecznik najlepiej trzyma. A reszta bardzo fajnie wygląda i bardzo dobrze się trzyma. I powiem Wam, że zawsze jak je przygotowuję na imprezę, to do niego dodaję jakiś taki fajny sosik. Tutaj każdy może sobie wymyślić, jaki tylko chce. Ja często daję czosnkowy, więc tam gdzieś w okolicach właśnie tych kuleczek jest sos czosnkowy. Możecie sobie nabić, tak jak ja często nabijam na takie wykołaczki, aby się lepiej jadło. Naprawdę bardzo fajny pomysł, ja Wam polecam, bo u mnie jest naprawdę sprawdzony. Goście są zawsze zaciekawieni, pytają się, co to za kuleczki. A dopiero jak mówię, że są z mięsem, to wszyscy tak, naprawdę, no to trzeba skosztować. No i każdy je. Także dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za oglądanie. Jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, zachęcam Cię do subskrypcji. A jeśli film Ci się podobał, no to łapki w górę. Dziękuję.